Kurde, powiem wam, że batorzą tu kogoś za murem nieźle. Końcówka Liri. Mi się wydaje, że... Znaczy Rivi. Teraz chyba ją uwolnijmy. Wyeliminuj nadzorców. Nie pozwól, żeby zginęła jednostka. Okej. Zaraz zaatakujemy, nie wiem, główną twierdzę. Po jej lewej stronie. Nie wiem, jak mam ich wy... Aha. Daj ładunki karcie po prawej stronie. Witaj, o co chodzi? Obrażenia od nadzorcy niewolników zadaj jest wyższa od siły nadzorcy. Idziemy jeszcze na front, prawda? My to zapłacisz. Albo w złocie, albo nie, nie. W krwi. Gdybyś mniej towaru wiózł, to może byś uciekł. Co się stało? Co się stało? A, to jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Nie, nie, nie. Kurde, źle zrobię. A, żadna jednostka nie może zginąć. Panienka sama odda kolczyki, czy trzeba wyrwać? Nie no, chyba co ja robię? Czekajcie, bo głupoty robię. Trzeba było słuchać mojej baby. Gdybyś mniej towaru wiózł, to może byś uciekł. Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. A, to jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Kurde, taki to był liryjski bunt, rywiński. Rywiński.
Ale powiedzcie mi, jedną rzecz mi wytłumaczcie, nie? Czemu Bonkol taki jest, że on zaczyna gry i nigdy nie kończy serii? Nigdy. Czy to jest dlatego, że on po prostu tylko leci od gry do gry, żeby być bardziej popularnym, patrzy tylko co ludzie klikają i tylko tak wybiera gry? No wytłumaczcie mi to. No może nawet nie musicie odpowiadać, wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest, kurde, z tym Dawidkiem. No właśnie, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy. Nie, a Dawidek nie kończy. Robota nieskończona. Przyjdzie, rozgrzebie i zostawi. O. Kurde. O, może to jest bomba dwuimerytowa. Czekajcie. O kurde, gadał coś. Gdzie ta bomba, która ona tu była? Gdzie ta bomba? To jest to. Po 5 turach na koniec tury zniszcz 3 losowych wrogów. O kurde. Po 5 turach na koniec. Aha, 3 losowych. Co się stało? Aha, że mam za mało kart? Czemu ja mam w ogóle za mało kart? Aha, bo mi tych typów odrzuciła. Gdzie oni w ogóle są? Czekajcie, tylko złote. Tego mi odrzuciło, nie? Jednostka znajduje się w ręce talii lub na polu bitwy, ulepszy ją o 2 za każdym razem, gdy przenoszeń. No. Chyba tyle. Okej, i co? Nie wiem, czy dobrze, że tą talię zmieniłem. Wiem, że działa z moją umiejętnością dowódcy, ale to niewiele tam da. Lyryjczycy dotarli pod mury zamku w Rivii. Otoczona z 3 stron wodą, okolona podwójnym pierścieniem murów twierdza, była sławetnie trudna do zdobycia i tylko raz zmieniła właściciela. Kilka miesięcy temu, kiedy zdrajcy otworzyli przed Nilfgaardczykami bramy, żołnierze patrzyli w milczeniu na powiewające na murach flagi ze złotym słońcem i herbem generała Ebdachiego. Uleciało uniesienie, spowodowane ostatnimi zwycięstwami, ucichły przechwałki. Wiedzieli, że jeśli królowa da rozkaz do ataku, większość z nich zginie, nim wzejdzie słońce. Pani, odezwał się Reinhard. Nie musimy od razu uderzać. Czas jest po naszej stronie. Odetniemy zamek od zaopatrzenia i po paru miesiącach Nilfgaardczycy albo sami skapitulują, albo na tyle osłabną, że nie będą w stanie obsadzić murów. Reinhard miał rację. Mewe nie musiała się śpieszyć. Po raz pierwszy to ona miała przewagę. Odetnij. Skoro Nilfgaardczykom tak się spodobało na zamku w Rivii, powiedziała Mewe, to niech tam zczezną. Reinhard, ustaw posterunki na drogach łączących twierdzę z miastem, a ty, Gascon, zarekwiruj wszystko, co tylko pływa i zablokuj ich od strony wody. Ruchy, ruchy! Chwilę później zamek w Rivii był odcięty od świata.
Na drogach i mostach stanęły najeżone włóczniami barykady, a na jeziorze powstał kordon z rybackich łodzi. Zawieszone na dziobach latarnie rozjarzyły wody Loch Escalot niczym rój świetlików. Wkrótce z zamku przybył posłaniec z pismem do królowej. Generał Ebdachi proponował spotkanie twarzą w twarz w połowie drogi między twierdzą a obozem Lyryjczyków. No proszę. Uśmiechnął się Gascon. Ledwie zatrzasnęły się wnyki, a już nabrał chęci do rozmów. Pułapkę. Mewę bez zbędnej zwłoki udała się w umówione miejsce. Wkrótce zobaczyła na horyzoncie samotnego jeźdźca w bogato zdobionych szatach. Widziała go już wcześniej. W Edirn. Za pośrednictwem megaskopu. A więc stawiłaś się na spotkanie. Dobrze. Nie mogłam odmówić. Tak grzecznie sformułowałeś zaproszenie. Zwłaszcza w zestawieniu z poprzednim pismem. Winszuję postępów w sztuce dyplomacji. Wzajemnie. Byłem pozytywnie zaskoczony, że temu posłańcowi też nie odjęłaś głowy. Ale... Odłóżmy na bok zgryźliwości. Witaj w Rivi, królowo. Widzę, że odnajdujesz się w roli gospodarza w moim domu. Rzeczywiście polubiłem ten zamek. Świetne fortyfikacje. Nietypowe dla północy. A że żal się robi twoich żołnierzy, wystrzelamy ich jak kaczki. Możesz otrzeć łzy. Nie zamierzam atakować twierdzy. Poczekam, aż padniecie z głodu. Niebywałe. Ty naprawdę sądzisz, że wygrasz tę wojnę? Wiesz, co odkryłem w trakcie pobytu na północy? Nie potraficie zrozumieć skomplikowanych pojęć. Niby wiecie, że Nilfgaard jest duży, ale wasze umysły tego zwyczaj. Na miejsce każdej armii, którą pokonasz, przyjdzie następna, liczniejsza i lepiej wyposażona. Nawet teraz, kiedy tak przyjemnie sobie gawędzimy, w stronę Rivi idzie z odsieczą grupa Wschód. Dotrą tu najpóźniej jutro. I wiesz, co się wtedy stanie? W końcu przestaniesz nam bruździć, bo rozgnieciemy cię o mury tego zamku, jak pluskwę. Ha, urocze porównanie. A teraz bądź łaskaw przejść do rzeczy. Po co chciałeś się spotkać? Po to właśnie. Chciałem zobaczyć cię na własne oczy. Mało ci było po naszej rozmowie w Edirn? Taki z ciebie amator kobiecego piękna? O, pochlebiasz sobie. W tobie widzę raczej zwierzynę. A skoro zaraz zaczną się łowy, zwierzyna. Miałem ochotę zobaczyć z bliska. Na co będę polować? Polować? Ty? Błagam cię. Widzę przecież, że nigdy nie miałeś w ręku włóczni ani łuku. Te gładkie palce trzymały co najwyżej nóż do listów. Jutro będziesz walczył w bitwie, nie na polowaniu. I módl się do wszystkich waszych bogów, żebyś mnie nie spotkał. Nie czekając na odpowiedź generała Ebdachiego, Mewę obróciła się na pięcie i ruszyła w stronę obozu. Szybkim krokiem i z ciężkim sercem. Kurde, no to będzie taka walka. Obóz. A to jaja. Nie wiedziałem, że taki obóz będzie. Nie ma mapy w obozie. Nie, i co? Grubo. Najbliżsi doradcy Mewę czekali już w namiocie narad. Królowa w kilku słowach zdała relację ze spotkania, z trudem powstrzymując drżenie głosu. Od zachodu rzeczywiście nadciąga ogromna armia. Jeśli dojdzie do walki na otwartym polu, zmiotą nas z powierzchni ziemi. Szlak. Czemu nikt mnie nie uprzedził? Muszą zaatakować, kurde, w nocy. Musieli pojmać naszych zwiadowców. W takim razie ucieknijmy.
To mało heroiczne, zgoda, ale lepsze to niż przegrać. Problem... To co sugerujesz? O kurde. Mamy dwie opcje. Poddać się... Nie ma mowy. Albo zdobyć zamek w Rivii i to jeszcze tej nocy. Reinhard, zwykle sama pcham ręce w ogień, ale to... To jest szaleństwo. Ta twierdza naprawdę jest nie do zdobycia, a już na pewno nie w 8 godzin. Zgadzam się. Nie zdobędziemy murów Rivii. Ale to nie jedyny sposób, żeby zająć twierdzę. O, robi się ciekawie. Znam ten zamek lepiej niż własny dom. Ma jedną słabość. Przystań. Czekaj. Mówisz o tym pomoście między basztami, gdzie przybijali rybacy? Właśnie. Jak zapewne pamiętasz, królowo, od wnętrza twierdzy oddzielają go tylko małe, wąskie drzwi. Niewielki oddział byłby w stanie się do nich przekraść, obezwładnić straże i wejść do środka. A potem? Musiałby przebić się na drugą stronę zamku, dostać do kołowrotu i otworzyć bramy dla reszty armii. Szczerze? Brzmi jak samobójstwo. No to gaską się pisze. Ale to nasza jedyna nadzieja. Czyli co? Mam wysłać ludzi na pewną śmierć? Nie musisz, pani. Sam zgłaszam się na ochotnika. I wezmę tylko tych żołnierzy, którzy wyrażą taką gotowość. Fatalny pomysł. Nie wątpię, że masz lepszy. Pewnie, że tak. Ja się tego podejmę. Słucham? Spójrzmy prawdzie w oczy. Reinhard, skradać to ty się nie umiesz. W całym tym żelastwie brzdękasz jak tamburyn. Poza tym jesteś prawą ręką Mewe. Kiedy zacznie się bitwa, powinieneś być przy niej. Gascon, gdzie dokładnie jest kołowrót do głównej bramy? Podejrzewam, że gdzieś w bliskiej okolicy tejże. Reinhard? W baszcie z lewej strony, na drugim piętrze, za kratą. To zamyka dyskusję. Doceniam gotowość do poświęceń, Gascon, ale atak poprowadzi Reinhard. No i proste. Dziękuję za twoje zaufanie, pani. Nie, to ja dziękuję. Z całego serca i za wszystko. Powodzenia. Reinhard nie musiał długo szukać ochotników do ataku. Zgłosiło się ich więcej, niż mógł zabrać. Wyruszyli niedługo potem. Płynęli po ciemku, kierując się w stronę rozmytych mgłą świateł zamku. Mewe odprowadzała łodzie wzrokiem. Dudniło jej w uszach. Od powodzenia tej misji zależało wszystko. Los jej królestw, a może i całej północy. Życie jej i wszystkich żołnierzy. Powodzenia, wyszeptała, wpatrzona w spowite mrokiem mury twierdzy. No i co, teraz będzie sabotaż bramy, czy o co chodzi? Połóż się Reinhardem, żeby zinfiltrować wieżę. Połóż. Nie pozwól, żeby Reinhard zginął. Użyj zdolności. Ja pierdolę, nie mówcie mi, że teraz będą takie puzzle upośledzone. O kurde, myślałem, że będą fajne walki o zamek, a my będziemy teraz upośledzone puzzle robić. A kiedy się wygrywa? Ale gdzie on ma się do... Aha, tu. O kurde, trzy pozycje w prawo, tak? Jej wysokość wie, co robi. Co się kurde stało? Yeah.
jakby. Skupcie się na kołowrocie! Co się w ogóle dzieje? Nie wiem, o co chodzi. Liryjczycy przygotowywali się do ataku w absolutnej ciszy. W ciemności rozświetlonej jedynie bladym blaskiem księżyca. Mewe nie mogła usiedzieć w miejscu. Chodziła w kółko, czekając na umówiony sygnał. Cholera, długo to trwa. Za długo. Wreszcie dostrzegła na murach ledwie widoczny ognik pochodni. Błysnęła szybko 3 razy, po czym zgasła. Mewe aż podskoczyła, z trudem dusząc wzbierający krzyk radości. Udało się! Udało! Chwilę później zza linii drzew wyległy setki żołnierzy. Obrońcy zaczęli ładować katapulty i balisty. Powoli, metodycznie. Wiedzieli, że nie muszą się śpieszyć, że nic im nie grozi. Mury riwskiej twierdzy były wszak nie do zdobycia. Nagle zgrzytnęły łańcuchy i Nilfgaardczycy ze zdziwieniem patrzyli, jak brama otwiera się przed atakującą armią. Szejs! Ach, kłanen Lirien! Generał Ebdachi natychmiast posłał doborowe oddziały, by odbiły kołowrót. Ale było już za późno. Mewe wjechała na dziedziniec zamku. Już wcześniej królowa miała opinię świetnej wojowniczki, ale tej nocy stała się legendą. Jej miecz bezbłędnie znajdował szczeliny między płytami czarnych zbroi. Jej tarcza odbijała najpotężniejsze ciosy. Z początku nilfgaardzcy żołnierze szukali królowej na polu bitwy. Wkrótce zaczęli uciekać. Ratreut! Ratreut! Co wstąpiło w Mewę? Oczywiście chciała odbić swój zamek i królestwo, przegnać Nilfgaardczyków, pokonać aroganckiego generała Ebdachiego. Ale w tej chwili nade wszystko pragnęła jak najszybciej przebić się do baszty i uratować oddział Reinarda. Za mną! Ruchy, ruchy! Kiedy Mewę przestąpiła próg wieży, wiedziała, że przybyła za późno. O kurde. Żołnierze z oddziału Reinarda leżeli zmasakrowani w kałużach krwi. On sam siedział oparty o ścianę, ściskając ułamane drzewce włóczni wystające z piersi. Mewe zdarła z pleców płaszcz i rzuciła się tamować krwawienie. Zaraz będzie pomoc, wytrzymaj, proszę. Wybacz, ten jeden raz... Wychrypiał Reinhard. Nie spełnię twej woli, pani. Medycy, którzy byli już na schodach wieży, usłyszeli przeciągłe wycie. Kiedy wbiegli do komnaty, zastali królową na kolanach, bijącą dłońmi o ścianę, zalaną łzami. Reinhard leżał obok. Tu trzeba nekromanty. Okryty płaszczem. Królowa wstała z zaciśniętymi pięściami. Na jej twarzy nie malowała się już rozpacz ani żal, tylko bezgraniczna wściekłość. Mówiła przez zęby z trudem, zachowując spokój. To nie czas na żałobę, powiedziała. Tylko na walkę, na zemstę, na zabijanie. Jeśli wygramy dziś, wygramy wojnę. Odzyskamy wreszcie nasze rodziny i domy. Odłożymy na bok miecze. Ale teraz... Teraz muszą spłynąć krwią Nilfgaardczyków! Liryjczycy byli u skraju sił. Przeszli z Mewę 1000 kilometrów przez góry, śniegi i bagna. Stoczyli dziesiątki bitew. Ale królowa widziała w ich zmęczonych oczach, że pójdą za nią, choćby w ogień. Pani, Nilfgaardczycy zabarykadowali się na górnym zamku. Próbowaliśmy zdobyć mury, ale bez skutku. Mewę kiwnęła głową, zrobiła mieczem młynka i wskoczyła na konia. To spróbujemy jeszcze raz. Bitwa standardowa, bitwa fabularna. Będzie rypany, kurde, typ. Zaraz go
porąbiemy na kawałki. Prosta sprawa. To koniec, słyszysz, Ebdachi? Idę po ciebie. Jak dam pas, to one znikną? Znają życie, to nie znikną. Zmarnowałeś! Nie trzęś tym! Muszę cię podziękować. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! Co on ma? Ujawni pojedynek, jeśli twoja posiada większą siłę. Co to się zrobi? Haha! To może zaboleć! Heil Kercer! Ucieknie! No czekajcie. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysłuchiwać! Na początku każdej tury zadaję. Zabrzą! Okej. Myśli jej siła jest parzysta. No nasza nie jest. Lewa. 80 kart ten typ, nie? Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Kółko to samo. Skubany, kurde. To jakaś pomyłka. Wcale nie jestem czarodziejem. Muszę i tak coś wystawić. Skubaniec jeden.
Kurde, tak niewiele braku jest. No je... Kurde. Ładują, nawet jak go zbijam, to mu się później, no ale teraz to już się na pewno nie wzmocni, tak? Nie wierzę w to, już mu nie, miejsca na planszy nie starczy. Kurde, to jest problem, powiem wam. Otaczają mnie sami idioci! Jak to teraz wygrać? Nie, mam tyle doboru kart. Raz mogę spasować, to mi nic złego się nie stanie za bardzo. Coś będzie musiał wystawić mimo wszystko, nie? Wystawię tego. Chociaż... Sześć, dobra, pas. Niech coś wystawi, jedną kartę straci przynajmniej. Alba! Nawet dwie. Nilfgaard! Na pewno. Dobra. Marnuje się w wojsku. Dobra. Na początku użyć moc i... Na pancerz, aha. Rasheis! Intwe! Intwe! Uwaga na głowy! Kurde, kart już nie mam za bardzo i to jest problem. A on ma jeszcze 50 ileś i będzie je wszystkie wyciągał teraz. A ja mam tyle, co tu mam, to mam. Jeszcze tego wystawię i dopiero wtedy rzucę to przepchnięcie. Jaren Nialep Krufeir. Ja pierdzielę, czemu tak bardzo ten... Trzeba było słuchać mojej baby. Nic, no będziemy walczyć z nimi, co możemy zrobić?
A on teraz będzie ładował co rundek. Co za ty. W kółko to samo. Bo ja zawsze będę z nim przegrywał, bo ja nie mam w ogóle kart. On teraz, a on porównuje kartę z kartą, nie? Trzeba talię chyba zmienić na tą. Zobaczymy. Czemu plus 10? Egroto dum anima est. Spes est. Nie wiem, czy mi tur wystarczy, żeby ten w ogóle zadziałał. Zasłońcie niebo gradem strzał! Mhm. No ty będzie tak kurde robił, to jest koniec dla mnie, nie? Ma dwie jednostki, będzie je tak pompował non stop. Asy dobra. I plus 10. I co rundę ma plus 10, kurde z dupy. Chwała wielkiemu słońcu! O Jezu, jeszcze ten. Ciekawe ile takich ma. No to będzie, powiem wam, będzie se trzeba talię chyba przestawić do tego. Zobaczymy, co smoczy sen zabije. Mam nadzieję, że któryś z tych mocniejszych jednostek, a nie jakąś słabą. To wtedy, no to wtedy jeszcze by była szansa. A on też spasował, no tak, bo wygrywa, kurde. Dobra, wiecie co, spróbuję raz ponownie. No, Feniksa to, no wcześniej. Ale nie o to chodzi teraz, nie Fenix jest tu problemem. To koniec, słyszysz, Ebdachi? Idę po ciebie! Problemem było to, że mi się karty skończyły, nie? Nie wiem, czy mogę tą pierwszą spasować, czy nie. Muszę ci podziękować. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! Czy oni znikną, czy nie? Muszę to zobaczyć, bo to jest ważne, nie? Czy oni znikną ci wszyscy od niego? Nie mają niby wytrzymałości, nie? Czemu on jeszcze gra? A, bo ten ma wytrzymałość. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysłuchiwać! Zabrzą! Kurde, spaliła mi się karta. Ja pierdzielę, to głupio to zrobiłem. Trzeba było jeszcze z dwie karty puścić. Z tym za mało kart mamy, nie? I nam zaraz będzie to samo co wcześniej. On będzie tylko co rundę będzie pakował, więc musimy sobie talię uzupełnić o dużo kart. Tylko że on nam znowuż nie zabija nic i to się skończy tym, że będziemy mieli pełną
chyba coś się ulatnia. Tego, że on będzie teraz grał już do samego końca, nie? Będzie cisnął, bo jest... Czas na pościg! No bo on nie ma nic do stracenia, nie? Jak my mamy 51, to on będzie tak długo robił rundy, aż ten, więc my musimy karty wystawiać. Barbarzyńcy. Muszę tego wystawić, bo i tak nie będzie czasu później go użyć. Ostrzegałem. By było nic nie wystawiać, nie? Dobra, jak dwa zostaną... Marnuje się w wojsku. Kurde, mógł spasować, nie? Cwaniak jeden. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Kurde, on nie spasuje, mi się karty skończą, nie? O, spasował, zajebiście, dobra. Kurde, tam mi się trochę... No dobra, no pas. No to ja już tego nie widzę, jakbym to miał niby zrobić. Z pięcioma kartami, czy ile my tutaj nich mamy na krzyż dosłownie. Te żniwa miast żyta, czarnik będziemy kosić. No mówię, no musimy kart więcej, tak bo nam się karty kończą przy tym typie. On ma 80, cwaniak jeden. Jeszcze sobie mówię, wzmacnia, no właśnie. W kółko to samo. Marnuje się w wojsku. Tego nie było w podręcznikach. No i se za 8. No, nie wierzę w to. Rasheis! Intwe! Intwe!
jakby ktoś pytał, nie widziałaś mnie. Interesujący przypadek. I o 10. No nie, no to jest przegrane, no mówię, on tu za tyle kart jeszcze może cały stół zastawić, nie? Nie no, ta karta jest OP, to co on robi. Ale my to damy radę, to jest spokojnie, spokojnie. To rzucić, ale ze mnie jest ban. Dobra, no nieważne, i tak byśmy to przegrali. Czego byśmy tu nie rzucili, ma tyle karty, czego prowadzą do niej. Już chyba przegraliśmy w tym momencie. Dobra. Ja ustawiam tą talię od. No muszę talii dodać karty, bo tam się kończą karty, on se wzmacnia wszystko i jest cwaniakiem, ale. No to jest ten moment, kiedy właśnie mina mu, kurde, wiecie. Ty, ale my to musimy teraz wszystko od początku grać? Pojebało ich? Że co, że mam tego Gascona teraz jeszcze puszczać i tak dalej? Serio? Ja pierdolę, nie no, to CD Projekt, kurde, was chyba porypało, nie? Dobra, tych żeśmy dorzucili leszczy, wieśniaków. Gdzie mamy jakieś jeszcze dobieranie kart? Daj ładunki jeden sąsiednim jednostkom z rozkazem. O. No dobra. Myślę, że to powinno starczyć na niego. Co to jest Fatum? Dobra, idziemy. Tak, idziemy. Będzie git. Już mamy dużo kart, teraz tylko żeby mi one się gdzieś tam nie skończyły, nie? Nie wiem, czy to się uda. Dobra, ale z tym Gasconem to była prosta sprawa. Tylko kurde, powtarzać to wszystko, no ludzie, no dajcie spokój, co oni... Jakby, co to za głupi pomysł w ogóle jest? Najbliżsi doradcy... No tak, 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 no, nie, albo... mogliby tą ostatnią bitwę tylko. To szaleństwo. Reinhard, ta twi... Znam... Czekaj, że... Nie wie... A po... Wie... Czyli... Nie... Co? Nie... Pewnie... Spój... Poza... Gascon. Podaj... Raj... To... Dzięki... Nie... Powod...
Jezu, jaka głupota. I będę musiał talię przemieniać, to znów będę musiał to powtarzać. Nie mogę z tym. Musimy sobie ufać. O kurde, coś smaściłem, wiecie? Miałem być najpierw tu. O Jezu, dobra, wiecie co, pas. Niech żyje Mebe! Nie wiem, na razie idziemy tak, jak żeśmy szli. Ja w ogóle nie kumam, o co w tym chodzi, nie? Skupcie się na kołowrocie! Trochę inaczej gramy niż ostatnio, ale... Czekajcie was jeszcze raz. Mewe. Gdzie ja tam spróbuję ponownie? Wiecie, źle ustawiłem na starcie. Wtedy za pierwszym razem było idealnie, było tu. O, musimy sobie ufać. Jakoś tak dziwnie to było. Skupcie wtedy, nie? Na kołowrocie. Nas chyba przeniesie teraz tu. No właśnie. I teraz tu się z tym zamienimy i będzie git. Dobrze, że to jest takie proste, nie? Bo jakbym to miał jakiś duży problem z tym i bym to później musiał rozkminiać drugi raz, to bym się wkurzył. No i jest walka, kurde. Dobra. Dobra, ten ładuje dodatkowe ładunki. Ten mi jest najmniej potrzebny, ten też. Dobra, zakończ wymianę, tak, jest to dobrze. To koniec, słyszysz, Evdachi? Nie wiem, czy nie za dużo mam tych błyskotek, wiecie? Na pewno to muszę zrobić. I bym tego Feniksa wystawił od razu. Kurde, tylko ja nie wiem, ile ja mam tych dobierań kart. Naprawdę mam ich chyba 4 tylko. Chociaż nie, no może 4 mam. Więc szansa na to, że je dobiorę, to jest kurde marna. To może zaboleć. Musimy spiąć dupy. No i on tylko jedną dobrał, bo wiecie, że jest niezdyscyplinowana, nie? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysłuchiwać! Zabrzą! O, spasował, zajebiście. I teraz jak ja dam pas, to przegram, tak? Ten Feniks ich spalił zajebiście. Dobra, teraz pas. To nie najgorzej, powiem. Otaczają mnie sami idioci!
Tylko kurde, ja nie dobiorę tylu kart już chyba. Chociaż kto to wie. Spróbujmy powymieniać. Raz, dwa, trzy. Zajebiście, nie? Nie mam pytań. W kółko to samo. No, będę się starał dobrać karty, nie? O, ja zajebi. Kurde, on mi ją na koniec odłożył. Aha, i coś musimy wystawić. Witaj, o co chodzi? Nie zrobił. Czemu ten Feniks już... Ten status usuwa jednostkę z grupy tym... Aha. A gdzie jest licznik tych 5 tur teraz? Nie idziemy jeszcze na fronty, prawda? O, zajebiście. Marnuje się w wojsku. A, kurde, nie. Najgorzej, jak przez to przegram, to się zdenerwuję mocno. Była szansa, żeby to ustawić, kurde, u jednego lub drugiego bym miał dwa razy dobór. Ja pierdziele, zmaściłem akcję, nie mówiąc o tym, że to już wiecie. Dziwnie słabo mu idzie. Hail Kercer! He! Nam no nie lepiej nam idzie, nie? Widać to. Gradem strzał! Yes. O! Trenowałem cały tydzień. Co mam sobie nie poradzić? O, pomiędzy nich. O kurwa, nie ma miejsca. No nie, nie wierzę. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Nie ma czasu. Szkoda, bym mówił za 75 jednostkę, kurde. No raz, raz. Ostrym do góry, tak? O kuźwa, oni nie kradną od zł czempionów. Rasheis! Intwe! Intwe!
masakra. Dziadostwo. Znów na front. No to się nie uda, bo on ma więcej tych koni. O, mógłby mi tego zabić, to bym mógł ruch zrobić, ale no nie mogę. Mogę dobrać kartę, której nie mogę, mogę zniszczyć kartę, no właśnie. Nie mam miejsca na to. O, mogę. Mamy robotę do wykonania. Nie wiem, no ale widzicie, ona nawet nie przejdzie na moją stronę, nie? A ten Feniks jest z dupy, bo Feniks w ogóle nic nie robi, jak jego przywoła. Ale beznadzieja. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. O kuźwa. Ja pierdziele, co ty zrobił, nie? Dobra, mamy jeszcze jedną rundę, no ale ta runda to już jest chyba przegrana, bo ja nie wiem nawet jakie tam karty. Trzy karty będę miał i tyle. Takie karty to na pewno wygram. Czy nie mam w ogóle doboru kart, nie? 24, ma kartę co ma 24 siły? Chyba go powaliło. Fajny ten generał, taki nie opiony za bardzo. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Tego nie było w podręcznikach. No będzie trzeba Katalię jakoś przebudować mądrze. No nie wiem, najlepiej by było, jakbym miał ciągle te dobory, ale... Ciężko, o nie. Byłem bankrutem, zostałem rekrutem. No i pas, no i przegrana, nie? Kurde. No ale możemy to jeszcze powtórzyć na tej samej talii i zobaczyć, no. On tą pierwszą walkę po prostu spasował w ogóle od razu. On tam ma te jednostki już wystawione. Po co z tym walczyć, tak się zastanawiam w ogóle. Chyba, żebym wystawił coś tylko po to, żeby było. Okej, mam dobór. To koniec! Słyszysz, Ebdachi? Idę po ciebie! Dwimerytowe kajdany. Co one robią, ale trzeba to sprawdzić. Er i Glair! Proszę podziękować. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury! No wiem, wiem. Nie rozumiem, czemu on jeszcze gra. Aha, bo ten ma wytrzymałość, on go ma zamiar zostawić na stole jeszcze. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysłuchiwać! Zabrzą!
Mhm, super. I ten Gascon 2 mu to daje. Skryte 2 to jest tyle co nic, nie? Tego nie dać, ale chyba nie, tego trzeba na sam koniec zostawić. Bo on, widać, że on w trzeciej rundzie te konie wystawia, to jest jakieś oskryptowane w ogóle, nie? Co on w której rundzie robi. Żaden pieniądz nie śmierdzi. Mówię, no tylko, że on nie będzie chciał spasować teraz, bo jest kurde leszczem. Ja 75 i co teraz w mocniku osio 75? Nie wiem, 10. Myślałem, że o 75. I wystawił teraz tego. No nic, no muszę tego wystawić, no bo nic nie zrobię, nie? W kółko to samo. Pierdolę, no znów w złym miejscu. Byłem bankrutem, zostałem rekrutem. Lewa, prawa. Oj, no lewa, już nie mam jak kart prawa, dobierać, bo lewa. Wszystko właśnie wystawiłem w tej rundzie, nie? Najgorzej. To już jest kurde przegrana. Te trzy karty, wiecie, no ja mam tylko 4 do doboru. Na ten Gascon i jego wzmocnienia to nic mi nie da w ogóle. Czemu ten w ogóle zachowuje? Miał się wzerować. Nie rozumiem tej gry zupełnie, nie. Muszę mieć coś na dobór kart. Nie mam po prostu nic na dobór kart. Rasheis! Intwe! Intwe! Łap! Znów na front. No raz. Zobaczmy. Nie tak głośno. Wizer polityczny usłyszy. Witaj, o co chodzi?
Jak to teraz dobrze rozegrać? Ja bym tu skopiował te 25 z niego, tu na przykład. Ale to mogę równie dobrze na sam koniec zrobić. Nix to mógłby zjeść, co? Intwe! Intwe! Niech tych trzech, kurde, dobra, jeden z 20. O jest, o jest. Zasłońcie niebo gradem strzał! Nie no, super. Nie ma szans, on ma 5 kart jeszcze i to takie po kilkanaście tych. I wzmacnia się o 10 co chwilę. Czemu nie mogę sam na siebie rzucić? Dobra. Ja to odpuszczam, wiecie, no dziś jest trzecia w noku, jest trzecia ten. No nic, no ułożymy sobie katalię taką, żeby wiecie, przemyślaną, żeby mieć dużo doborów, no bo najgorsze jest to, że nie mamy jak kart dobierać, tak? Mi się kończą karty, a on dobiera praktycznie co chwilę, nie? Mamy tu pełno, ktoś powiedział, dwie merytowe kajdany, co one robią? Gdzie to one są? Przechwyć brązową jednostkę wroga, nie? No to takie... takie coś. O, wezwij brązowe jednostki 3 stali przeciwnika i zablokuj je. Wiecie, no to takie trzeba... no trzeba mu kraść te jednostki, kopiować ich siłę i tak dalej, wtedy to wydaje mi się może mieć sens. No i na pewno trzeba nasze dobierać jednostki, nie? O, na przykład, patrzcie, po trzech turach na początku tury dobierz wierzchnią jednostkę ze swojej talii, nie? Czyli mam to i jeszcze dobieram. Nie wiem, no na pewno na dobór. Wezwij wszystkie egzemplarze tej jednostki, tak? Ruski pikinier jakiś. Nie wiem. Tu już tych już więcej nie zrekrutuję do doboru. O, rozmieszczenie. Zagraj losowego sojusznika ze swojego cmentarza. Nie, coś... Coś by trzeba było. Zadaj jedno sobie... O, zadaj jednostce 5 punktów obrażeń. Jeśli znajduje się w rzędzie z ogniem, zadaj wszystkim 5 punktów obrażeń. Też nieźle. Nie, na pewno na dobór kart trzeba. Wybierz brązowego sojusznika ze swojej ręki lub pola bitwy i dodaj jego egzemplarze 2 do twojej talii. Następnie wznoci wszystkie egzemplarze w ręce i w talii i na pola. To nie. Zabraj egzemplarz tej jednostki ze swojej talii. A ona ma 10, nie? Tu by trzeba było coś. Zobacz 5 kart ze swojej talii, zagraj 2, a następnie odrzuć resztę.
Wybierz sojusznika i zagraj wszystkie jego egzemplarze ze swojej talii. I to jest niezłe, nie? Nic, będziemy kombinować, mówię, nie dziś już.